Witajcie moje gałgany i inne baśniowe stwory. W dzisiejszym jakże niesamowitym i ciekawym, po prostu w wokabularzu języka polskiego nie ma na to określenia, odcinku zrobimy totalnie coś, czego jeszcze w zasadzie nie robiłem, jeżeli chodzi o serię 5 modyfikacji, ponieważ zwykle one po prostu były porąbane, były dziwne i bezużyteczne. Dzisiaj pokażę wam 5 modyfikacji, które są naprawdę ciekawe, fajne i fajne. Tak więc jeżeli będziecie chcieli częściej tego typu odcinki właśnie, gdzie pokazuję takie modyfikacje, a takich jest sporo, to nie ma żadnego problemu, 10 zł opłata będzie wtedy, tak normalnie. Nie no, żartowałem, lubię was, możemy się umówić, że za łapkę w górę też będzie git. A swoją drogą, już niedługo na Instagramie pojawi się coś naprawdę ciekawego, niesamowitego, w sensie uczę się Instagrama i będę pokazała wam tam troszkę więcej rzeczy z mojego życia. Więc wbij w link w opisie i zaobserwuj. Dziękuję. Także tego, od czego sobie zaczniemy? Moi drodzy, zacznijmy sobie może od rzeczy takiej, która... Se kręcę. W sensie w Minecrafcie od dawna jest kompas, który no... Nie wiem, czy jest do czegoś potrzebny, bo nawet w niektórych miejscach po prostu nie działa. Wejdziemy do Netheru czy do Endu, to się kręci do kolusia i nie działa. Tak więc, w Minecrafcie od tej pory mamy troszkę inny kompas, który nazwany jest kompasem naturalnym. I co on robi, moi drodzy? Robi naprawdę niesamowitą rzecz. Wygląda on w ten sposób i jest kompasem biomów. No, wygląda jak ścinka z drzewa, po prostu trochę mchu i jedna mrówka. Ta co na środku się kręci po prostu. Jak to działa? Klikamy prawym przyciskiem myszy i co jest w tym najlepsze? Co naprawdę byłoby dla mnie niesamowite w Minecrafcie, możemy wybrać sobie biom, który chcielibyśmy znaleźć. Oczywiście w tym momencie jesteśmy na płaskim świecie, no to z racji, że jesteśmy na płaskim świecie, nie da się tutaj znaleźć innego biomu, byśmy musieli przejść na normalny świat, ale zobaczcie, mamy każdy możliwy biom. Jeżeli kiedykolwiek szukaliście na przykład dżungli, żeby wziąć sobie pandę czy wziąć sobie papuszkę, to teraz nie ma żadnego problemu, klikamy zacznij szukać, mamy pozycję, biom, zasięg 10 tysięcy kratek, dużo próbek i niestety nic w tym miejscu nie znaleziono, ale na potrzeby odcinka po prostu pokażę wam to, bo to jest niesamowite. Tak więc tym razem robimy to samo i okazuje się, że koordynaty są niedaleko i nawet jeżeli nie musimy włączać F3, żeby widzieć, wiecie, nasze aktualne koordynaty, na których się znajdujemy. Widzimy dystans, który mamy do przebycia. 1200 kratek stąd powinna znajdować się gdzieś dżungla. To raczej nie w tą stronę, w tą też nie, w tą też nie. Centralnie w tą stronę, czyli jeżeli przelecę ten kawałek, no to musi tam być dżungla, no jakby nie ma chyba innej możliwości, nie? A weź się tepnij, będzie prościej, bo nie muszę lecieć, nie gramy survival. I proszę bardzo, jest dżungla, są bambusiki, mamy tutaj dosłownie wszystko. Także jakże niesamowita modyfikacja, moi drodzy. Wydaje mi się, że jest jedna z lepszych rzeczy, które zostały dodane do Minecrafta. Wiadomo, to jeżeli chodzi o modyfikacje. Ale normalnie na świecie, gdyście coś takiego mieli w Minecrafcie, wow, coś świetnego. Okej, kolejna modyfikacja nie będzie aż tak przydatna, ale będzie po prostu mega słodka. Po prostu w tym momencie możemy dać kość małym... Nie no, nie możemy dać kości małym villagerom. Mamy wilka, słuchajcie, mamy wilki, możemy sobie kilka z nich wziąć i po prostu sobie je oswoić. I teraz pieski, które są nasze, będą zachowywały się tak jak prawdziwe psy. I o co mi tutaj chodzi, zaraz wam pokażę, dlaczego ty nie chcesz być moim psem. Halo! Dobra, słuchajcie, piesek sobie ładnie siedzi, ale jeżeli będzie siedział dłużej, to jego pozycja powinna się zmienić i on po prostu się położy tak jak widzicie. Jest to mega słodkie, bo one się kładą tak jak psy faktycznie się kładą i mają kilka różnych jakby możliwości położenia się i każdy leży po prostu inaczej. To jest tak słodziaszne, że to jest jakaś masakra. I każdy faktycznie... Kiedyś myślałem, że jak mój pies tak leży, że ma tak łapy do tyłu jak taka żaba po prostu, to coś jest nie tak. Okazuje się, że chyba jest okej, bo też to je tak robią. Ale wygląda to po prostu świetnie, jak dla mnie, słuchajcie. Nie wiem jak dla was, możecie napisać, czy wam się takie coś podoba. Włączmy sobie dzień, niech one nam się położą ładnie znowu. Słodziasz, nie? No zobaczcie. No czy on nie jest przesłodki, ten psiunek? I ten też. Przestań popsiełaś i co ty robisz? Psa mi kradnie złodziej jeden. Wiochmen mnie tutaj wziął i... Oddawaj mi bombla! I co poszedł dalej? W ogóle przesunął mi psa. Jaki słodziun. Ciebie nazwę ugryź, a ciebie nazwę zostaw. To będzie świetne. A ty będziesz Andrzej, bo leżysz jak Andrzej. Nieważne! Moi drodzy, świetna modyfikacja, nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście w komentarzu napiszcie, która najbardziej wam przypadła do gustu. A my lecimy do kolejnej modyfikacji.
No dobra, kolejna naprawdę bardzo przydatna rzecz, która w Minecrafcie też mogłaby się przydać i w zasadzie moglibyśmy z tego korzystać, ponieważ w Minecrafcie mamy kartki, mamy książki, moglibyśmy to... ja nic nie mogę, bo ja nie umiem. Można byłoby to troszkę udoskonalić tak, żeby faktycznie było przydatne i nie zabierało nam miejsca w ekwipunku. O co chodzi? W naszej grze, w tym momencie, gdy mamy tą wgraną modyfikację, możemy kliknąć sobie literkę N. Możemy sobie to ustawić tak, jak tam sobie chcemy. Słuchajcie, robimy sobie notatki. I możemy nazwać notatkę, na przykład, receptura. Możemy sobie tak nazwać, nie wiem. I tutaj, w tym momencie, słuchajcie, kiedy idziemy na przykład do cave'u, możemy sobie wpisać 10 żelaza. Możemy sobie wpisać 4 diamenty. Możemy sobie wpisać 10 złota i na przykład 1 kg ziemniaków. Dlaczego nie? Pewnie, że może być. Okej, w tym momencie ja bym chciał zapisać tą notatkę i sobie ją po prostu uruchomić. Jak to działa? Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli kliknę chyba teraz na tutaj, to select to... To mamy podpisaną, słuchajcie, po prawej stronie notatkę, co potrzebujemy. To może być naprawdę długie, możemy zapisać sobie tutaj więcej rzeczy. I jeżeli mamy w planach, nie wiem, zbudowanie czegoś i na przykład jakiejś farmy, czy no właśnie farmy głównie, chyba mi się wydaje, potrzebujemy zebrać dużą ilość rzeczy. Gdzieś tam mamy na jednym ekranie, że mamy jeden monitor, no to musimy Minecrafta wyłączać, możemy włączyć sobie stronę, spojrzeć, co tam było. Tutaj możemy sobie wszystko zapisać, pozbierać te rzeczy, w ekwipunku wszystko mamy, kontrolujemy, co udało nam się znaleźć i no mamy wszystko pod ręką, co trzeba zrobić, ale nie tylko jeżeli chodzi o to, bo nawet recepturę na rzecz, której po prostu nie możemy się nauczyć, też możemy sobie wpisać, czy na przykład recepturę na szybko i różne receptury na przykład na potki. Jak dla mnie mega przydatna rzecz i fajnie, gdyby coś takiego zostało dodane do Minecrafta, tym bardziej, że mamy kartki, mamy książki, w których można pisać, które no są przydatne, ale w większości przypadków bardziej na mapkach niż tak po prostu do grania na survivalu. A coś takiego nie jest dużą zmianą, ale byłoby naprawdę moim zdaniem mega. Mi by się przydało, bo z moją pamięcią to wiecie jak jest, nie? To tak... Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No kichnij, chłopie, no to cię nie męczy! To jest najgorsze uczucie jak na świecie. Jak chcesz kichnąć, już czujesz, że kichniesz, już w nosie cię gryzie, w gardle tutaj zaraz wybuchniesz? I organizm ma takie, a jednak nie! I cofa ci cały zabieg! System się zawiesił, nie kichamy, nie kichamy i elo. I zostajesz z tym sam. I czuję się tak źle wtedy, nie, czy też tak macie, że to jest tylko mój problem. Nieważne, idźmy do kolejnej modyfikacji. Po co próbuję wyłączać, jak to wszystko jest na jednych modach? Jakie złodziaki, chłopie. Czy tam babo, obojętnie, nieważne. Kolejna modyfikacja, moi drodzy, będzie sprawiała, że pewna rzecz w Minecrafcie w końcu zacznie być użyteczna. Bo do tej pory była po prostu bez sensu, zawadzała i przeszkadzała. Znaczy, no tak, no przeszkadzała w zasadzie, no w sumie tak. Nadawała się tylko do jednego, a mianowicie choćby tutaj o bambusy. W sensie, teraz dzięki jakby temu materiałowi będziemy mogli sobie tworzyć różne najróżniejsze rzeczy, które faktycznie fajnie gdyby były, bo jesteśmy w stanie faktycznie cokolwiek z tego sobie zrobić, a mianowicie nie tylko jeżeli chodzi o bloki, z których możemy budować, ale właśnie też takie rzeczy, jak to się nazywa, które no... Na przykład tutaj, jeżeli chodzi o drabinkę, to też mega wygląda, ale zaraz wam wszystko pokażę. W sensie, bambusowe schody. Wydaje mi się, że byłyby fajną opcją, żeby pojawiły się w grze. Te bloki też naprawdę bardzo fajnie wyglądają, przynajmniej w mojej opinii. I jak dla mnie mogłoby coś takiego się pojawić? No bo bambusów jest strasznie dużo, bo jeżeli wydropimy sobie jeden taki krzok, no tam jest tego od fulla po prostu. I w momencie, kiedy mamy pandę, karmimy ją chyba bambusem, z czego pamiętam, no to dużo nam tego nie pójdzie, nie? Więc fajnie byłoby to sobie jakoś wykorzystać. I tak jak w tym przypadku na przykład, moim zdaniem naprawdę mega, że moglibyśmy sobie tworzyć bloki właśnie z tego typu rzeczy. I jest dużo takich rzeczy, mi się wydaje, w Minecrafcie, które są dodane i można byłoby coś jeszcze z nimi zrobić, ale po prostu jakby potencjał na razie zmarnowany, a po prostu niewykorzystany. I dużo rzeczy można byłoby pozmieniać, bądź po prostu wykorzystać, żeby można było coś z tego robić. Tak jak w tym przypadku, nawet bambusowe drzwi wyglądają fajnie. I taka chatka w dżungli też wyglądałaby świetnie i dobrze by się komponowała. Już nie zważając na to, że moglibyśmy się po prostu łatwo zgubić i nie trafić do takiego domu. Nieistotne, mamy furtkę, no nie wiem, czy mogła być bambusowa, ale na przykład jeżeli chodzi o płotki, fajnie to wygląda i faktycznie też wygląda jak bambus, a nie, że po prostu jest zielone. Więc jak dla mnie też mega spoko i jedna z fajniejszych rzeczy, czyli drabinka na przykład, że możemy sobie zrobić.
Też fajnie to wygląda. W sensie dużo, dużo ładniej mi się wydaje niż zwykła drabinka w Minecrafcie. To jest w ogóle podobne do drabinki w Minecrafcie? Czy to w ogóle jakoś inaczej się tutaj prezentuje? Czekaj, bo mam mindfucka delikatnego. Nie, no zupełnie inaczej, słuchajcie. Jest zupełnie inny, to jest po prostu płaskie, to jest bardziej w 3D. Tak więc no, znowu, nie dość, że zmiana fajna, fajnie to wygląda, to jest jeszcze lepiej wyglądające. I wydaje mi się, że drabinka też mogłaby tak wyglądać, jest mega. To mi się naprawdę mega podoba. No i na koniec nie może zabraknąć ostatniej modyfikacji, która jest w aktualnym czasie dość, znaczy popularna. Niepopularna, znaczy też popularna, no może o święta mi chodzi, no mamy modyfikację, która dodaje po prostu do naszej gry mnóstwo, naprawdę mnóstwo świątecznych ozdób, którymi możemy sobie udekorować, uświęcić domek. Co tutaj mamy? Mamy jakieś, widzę, że płyty z muzyką nawet świąteczną, czy to są kolędy, które możemy sobie puszczać w Minecrafcie, serio? Czekaj, weź to puść. Mam tutaj gdzieś ten mechanizm. Tej, nie mam tego mechanizmu na płytę. Tu mam, dobra. Weź to puść. I se grasz. I masz normalnie kolędy w Minecrafcie. No coś niesamowitego. Nowe bloki, które no w zasadzie... Nie no spoko, w zasadzie są inne no. Mamy gwiazdkę nawet na choinkę. No czarną gwiazdkę mamy. Co to jest w ogóle? To jest narożnik jakiś? Aha, to jest zakręt. Dobra, spoko, w sensie, aha, możemy sobie w ten sposób poprzyozdabiać. Ej, też fajnie to wygląda, w sensie fajnie byłoby w Minecrafcie sobie poozdabiać świat. Tak jak se grasz i masz takie rzeczy na przykład dostępne. Czy bałwanka sobie zrobić, czy choinkę na przykład sobie zrobić, czy skarpetoszki. Mamy kolorowe lampy, wydaje mi się, że takie coś w Minecrafcie też powinno się już powiedzieć dawno. Jeżeli chodzi o lampy, bo to też fajnie naprawdę wygląda. W sensie mamy już kolorowe szkło, to jest jakby ze szkła, no można byłoby to połączyć, nie? W sensie kropki. I dodać też przy okazji coś takiego, bo jak dla mnie wygląda to naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o takie lampy. W sensie, zapalmy to, jak to będzie wyglądać, jak to zapalę. Wiadomo, no nie chodzi o to, żeby to w Minecrafcie dodawało nam jakiś, wiecie, inny kolor świecenia, ale po prostu, żeby świeciło nam dalej na żółto, ale jakby sama lampa, żeby miała kolor. Jak dla mnie byłoby mega. Więc weźmy sobie tutaj dźwigenkę. Włączmy sobie dźwigenkę. No. Ej, to wygląda naprawdę fajnie. Jak dla mnie, mega. I to też fajnie by urozmaiciło budowanie na przykład. No bo co innego może urozmaicić, nie? Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków z ciekawymi modyfikacjami, to zostawiajcie łapeczki w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.